Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Dziwił się ich niedowiarstwu. Kiedy dopuszczamy w swoim życiu wątpliwości, one mogą nas sprowadzić na manowce niewiary. Mieszkańcy Nazaretu słyszeli o licznych cudach, uzdrowieniach, uwolnieniach z mocy diabelskich i wreszcie o wskrzeszeniach, a jednak powątpiewali. Łatwiej nam uwierzyć, że jakiś cud wydarzył się na odległym krańcu ziemi, niż uznać, że równie wspaniały cud dokonał się w moim sąsiedztwie, w mojej parafii, w moim klasztorze czy w moim rodzinnym domu. Gdybyśmy byli na miejscu mieszkańców Nazaretu i w naszym bliskim otoczeniu ktoś nam znany od dzieciństwa dokonał jakiegoś nadzwyczajnego dzieła i był chwalony przez wszystkich dookoła, nam byłoby bardzo trudno przyjąć do wiadomości fakt, że jest to ktoś nadzwyczajny. Czasem zdarza się, że nie dowierzamy słowom ludzi, którzy dobrze wypowiadają się na nasz temat. Czy czyny, których dokonał Jezus, były nadzwyczajne? I tak, i nie. Były one nadzwyczajne w oczach ludzi, którzy nie dowierzają w moc Bożą, którzy nie spodziewają się, że Bóg jest w stanie dokonać takich wielkich dzieł. Dla tych, którzy mają głęboką relację z Bogiem, dzieła, których dokonuje Jezus, nie wzbudzają jakiegoś zaskoczenia. Jeśli wierzę, że Bóg jest wszechmocnym Panem wszelkiego stworzenia, to mógłbym być zaskoczony, gdybym nie widział ludzi uzdrawianych z ciężkich chorób nowotworowych, gdybym nie widział cudownych i niewytłumaczalnych zjawisk. Życie duchowe to zmiana perspektywy, to patrzenie na świat oczami Boga. Dlatego tak trudno niewierzącym zrozumieć wierzących. Niemożliwe jest bowiem patrzenie na swoje życie i świat z perspektywy Boga, jeśli się w Niego nie wierzy. Zróbmy sobie dziś postanowienie, że na przekór postawie mieszkańców Nazaretu będziemy szukać Bożych śladów w naszym życiu i patrzeć na nie nie jak na coś nadzwyczajnego, ale niejako oczami Boga, widząc we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu, przejaw Jego świętej woli.